Dlaczego warto spacerować, czyli zalety chodzenia? Jak dotarliście dziś do szkoły albo pracy? Dojechaliście samochodem, tramwajem, rowerem, a może dotarliście pieszo? Czy wiecie, że chodzenie jest najbardziej naturalną formą aktywności fizycznej? Co ważne, jest dostępne dla każdego. Nie wymaga specjalnych umiejętności i przygotowania. Dlatego im więcej chodzimy, tym lepiej dla naszego organizmu. Ilość ruchu pozwalająca na utrzymanie zdrowia to około 8-10 tysięcy kroków dziennie. Im więcej kroków, tym więcej korzyści dla zdrowia. Zalety chodzenia i spacerowania. Pomagają kontrolować masę ciała. Poprawiają kondycję fizyczną. Zmniejszają ryzyko chorób serca. Regulują stężenie glukozy we krwi. Zwiększają odporność. Poprawiają nastrój. Zwiększają koncentrację. Zapewniają lepszą jakość snu. Zatem zapraszamy na spacer!